W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak. Dobry jest. Panie trenerze, przejdźmy do gali w Olsztynie. Czeka nas to za kilka dni, 17 lutego w piątek. Kibice będą mogli zobaczyć trochę prawdziwego boksu. Kogo zobaczymy? Jak są przygotowani zawodnicy? Bo że trenują, to nawet w tle widzimy. Tak, dzisiaj mamy trening techniczny. Grupa jest podzielona na dwie podgrupy. Techniczne zajęcia. Po obiedzie jest czas odnowy. Mieliśmy za sobą bardzo 4 tygodnie ciężkiej pracy. Jak powiedziałem, ja pracowałem w Berlinie z Piotrem Wilczewskim, Jarek Soroko tutaj w Warszawie, a więc już finalny czas przed galą w Olsztynie. Przygotowanie jest tak jak zawsze, pracujemy systematycznie. Gala w Olsztynie zapowiada się atrakcyjnie pod względem sportowym. Mam nadzieję, że publiczność dopisze. Wystąpi Dariusz Cęg w głównej walce wieczoru. Może o tytuł takiej federacji, która nie jest na pierwszych listach, ale mamy plany w stosunku do Darka. Bardzo takie kreatywne, chodzi o marzec i kwiecień, a więc to się natychmiast zmieni. Natomiast jest Piotr Wilczewski, bardzo trudny przeciwnik, Gerard Ajetowicz, to jest chłopak doświadczony. Myślę, że ta walka będzie bardzo, bardzo elektryzująca publiczność i bardzo mocna. Natomiast wystąpi Maciek Sulęcki, wystąpi Norbert Dąbrowski, wystąpi Przemysław Opala. Mamy jeszcze jedną walkę w formule MMA z miejscowym klubem, a więc cały program taki bardzo atrakcyjny. Parę walk amatorskich, promujących przede wszystkim właśnie kluby amatorskie z Olsztyna. Patronat honorowy objął pan prezydent, a więc myślę, że Olsztyn jest tym miastem, w którym warto organizować tego typu imprezy. A co z Piotrkiem Wilczewskim? Jak wygląda teraz jego rozwój? Jak trener widzi dalszą jego karierę? No bo były naprawdę kilka fajnych pojedynków, wyjechał za granicę, poczuł smak, to nawet nie euro, tylko funtów, ta lepsza waluta. I co dalej? No otrzymałem propozycję walki pod koniec listopada, pod koniec marca, bardzo lukratywnej. Dzisiaj nad tym siadamy, będziemy rozmawiać na ten temat. Czyli Piotrek za granicą, jeżeli następną walkę po Olsztynie raczej stoczy, jak trener uważa? Zdecydowanie, za granicą. Za granicą przede wszystkim daje możliwości, daje określone warunki finansowe. A w Polsce trzeba było dosyć długo zbierać. Ja nie jestem Jurkiem Owsiakiem, nie dam rady zebrać takich pieniędzy na galę. A trener jak widzi przyszłość pięściarzy, takich jak na przykład Maciek Sulęcki? Na co stać tego boksera, takich jak Darek Sęk? Gdzie trener widzi ich, za 2-3 lata? Bardzo wysoko, każdego z nich, dlatego że są to zawodnicy młodzi, o dużych ambicjach, dużych możliwościach, mają background amatorskiej kariery. Trzeba tutaj oddzielić pewne dwie rzeczy. Prowadzenie zawodników do wysokich wyników sportowych to nie tylko organizacja gal w Polsce. Gale w Polsce są potrzebne do tego, aby robić te rekordy, więc one będą funkcjonować w mniejszym czy większym zakresie, w telewizji czy bez. Natomiast generalnie przychodzi etap, jak już zawodnik ma za sobą około 2-3 lat tej kariery zawodowej i określoną ilość walk, że ta promocja przenosi się trochę na sposób prowadzenia ich na rynek zagraniczny. Jesteśmy jakby bardzo mocno podpierani przez firmę Portfel, więc tutaj nie ma jakiegoś zagrożenia, że ten pociąg zostanie zatrzymany. Absolutnie nie, ale jak mówię, to są dwie różne rzeczy. Promocja w Polsce poprzez organizację gal i prowadzenie zawodników w kontekście startów międzynarodowych w oparciu o takie bardziej kreatywne doświadczenie, kontakt lepsze, przede wszystkim sparingi i tak dalej, bo to są rzeczy, które tworzą cały jakby mechanizm kształtowania mistrzostwa sportowego. Ostatnia gala z telewizją Canal Plus, niech trener podsumuje te kilka ładnych lat rozwoju boksu. W zasadzie chyba to Andrzej Gmitruk tam zaczął polski boks, w zasadzie z Tomaszem Adamkiem na tej stacji. Myślę, że co można podsumować? Podsumować można tylko pozytywnie, bo był to okres przede wszystkim zbierania doświadczeń. Na pewno myśmy się uczyli. Stacja też w jakiś sposób prowadziła określoną politykę promocyjną, a więc trzeba stacji za to i ludziom, z którymi współpracowałem, podziękować. Ja myślę, że jak w każdym biznesie przychodzi czas na pewne rozwiązania. Dla nas jest to też nowy czas, na nowe przemyślenia, nowe ten. Myślę, że
Czasami dobrze jest, jak to się mówi, tworzy nowy klimat do nowej pracy i do nowych kreatywnych pociągnięć, bo to zmusza do myślenia, prawda? Jakbyśmy tak, niezależnie od tego, czy to jest Kanał Plus, czy to jest inna stacja, po prostu jak się jest cały czas w takim systemie, to po paru latach pada się pewną rutynę, czasami rutynę, która no, nie zawsze sprzyja takiej systematycznej pracy. Tak samo jak pracy trenerskiej. No, trener czasami potrzebuje zrobić break, odpocząć, iść do dobrej knajpy, napić się dobrej whisky, zapomnieć o codziennej pracy, a po to, żeby po paru dniach wypoczynku znowu wrócić z dużym entuzjazmem do pracy. Dziękuję bardzo i widzimy się w Olsztynie. Dziękuję, zapraszam wszystkich. 20:30, hala Urania, sobota, Olsztyn Boxing Night, ciekawe walki, dobry program sportowy, dobry program artystyczny i myślę, że gorąca atmosfera, mimo że na zewnątrz będzie kilkanaście stopni mrozu. Prawdziwa walka, prawdziwe emocje. Na galę Wojak Boxing Night zaprasza Wojak.